znów się przejawiają jako faryzeusze. W kościołach znów kłamstwo przekazują ludzkim duchom. Dziś się już określają. Dziś muszą podjąć decyzję, a rozum ich niereformowalny. Sami sobie wymyślili paruzję, tylko po to, by wpędzić ziemskie duchy w ciemnotę. Bo cały czas kościelnym chodzi o majątki i tylko i wyłącznie o dobra materialne. Duchowych wartości całkowicie brak. Nic w nich duchowego, bo są duchowni, a nie duchowni. Wiedzą, że muszą rozdać przywłaszczone majątki ludziom ziemskim, bo sami o tym mówią. Czas prawdy dla kościołów i religii ostateczny. Godzina sądna na ziemi nastała dla was. Żyjcie w swych ciemnych podstawach i ciemnych waszych dogmatach. Sięgają po majątki ludzi ziemskich, choć im się nie należą, bo świątynia budowana na wsi, w miastach, przez duchy ziemskie jest ich własnością. Własnością społeczności wiejskich i miejskich. To nie jest majątek kościoła, a wyciągają ręce po jeszcze więcej i ciągle tym ziemskim tworom mało. Nie żyją zgodnie z prawami, i tak prowadzą w fałszu ludzi ziemskich w zatracenie. Bo sami modlą się do ołtarzy, figur i do obrazów. Tworzą sami bałwochwalstwo. Brak im pokory. Żyją w kłamstwie i obłudzie. Dlatego jeszcze większa ich wina, że nie przyjmują prawdy i prowadzą duchy ludzkie do zatracenia. Jak barany na rzeź. Dalej brną w kłamstwach, cudach, obłudzie. Stworzyli sobie dogmaty, które sami nie potrafią wytłumaczyć i nakazują ludziom wierzyć ślepo w te bzdury, które zmieniono całkowicie, aby pasowało do tych kłamstw. Kościelni są bardzo brudni energetycznie i wciąż ściągają na siebie coraz więcej i więcej. Zwracają się do Lucyfera o pomoc w rzucaniu klątw na duchy ziemskie. Takim działaniem cały czas stają po stronie ciemności. Kościelni i religie nie mają takiego upoważnienia ani prawa, by dzielić ludzi ziemskich na duchowych i świeckich. Wszystko, co czynią, nie ma żadnego znaczenia ani wartości. Na pogrzebach nie odprowadzają ducha do światła, więc te wszystkie uroczystości czynione przez nieczyste, ciemne twory ludzkie są nieważne. Całkowicie zagubieni w materii, nie potrafią odczuć ducha i duchowych procesów. Brną do piekła, które sami wymyślili, by podporządkować sobie ziemskie duchy.